Czym były procesy norymberskie? Otóż były to przesłuchania i wyroki dla zbrodniarzy wojennych z okresu II wojny światowej. Przed sądem stanęli przedstawiciele III Rzeszy. Procesów było w sumie trzynaście. Pierwszy i główny trwał od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku. Dwanaście następczych odbyło się między 9 grudnia 1946 roku a 13 sierpnia 1949. Dziś opowiem Wam o 10 najciekawszych czy też najważniejszych z tych procesów. Pierwszy proces norymberski. Ława oskarżonych składała się z 23 osób niemal wyłącznie lekarzy. Na szczególną uwagę zasługiwał spośród nich dr Karl Brandt, główny oskarżony, lekarz przyboczny Adolfa Hitlera oraz komisarz Rzeszy do spraw zdrowia. Wszyscy lekarze oskarżeni zostali o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz przynależność do SS jako organizacji przestępczej. W szczególności zarzuty oskarżenia objęły przeprowadzenie pseudomedycznych eksperymentów na więźniach obozów koncentracyjnych. W trakcie procesu poruszano tematy akcji T4, czyli eutanazji osób chorych umysłowo i inwalidów, czy sterylizacji całych narodów. Trybunał Amerykański ogłosił wyrok 20 sierpnia 1947 roku. Siedmiu oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci przez powieszenie, dziewięciu na kary dożywotniego lub terminowego pozbawienia wolności, a siedmiu uniewinniono. Wszystkie wyroki śmierci wykonano przez powieszenie 2 czerwca 1948 roku. Piąty proces norymberski. W procesie zostali oskarżeni przemysłowiec Friedrich Flick oraz pięciu wysokich rangów współpracowników spółki Flick których obarczono winą za różne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Flikowi zarzucono członkostwo w grupie wspierającej finansowo nazistów. Trybunał ogłosił wyrok 22 grudnia 1947 roku. Flik został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Flik uważał się za niewinnego i nie zgadzał się z wyrokiem. W swoim postępowaniu widział działanie w sprawie wyższej konieczności. Jako jedyny przemysłowiec złożył odwołanie od wyroku i 25 lutego 1950 roku został zwolniony z zakładu karnego w Landsbergu. 6. Proces norymberski. W tym procesie oskarżonymi byli wszyscy dyrektorzy IG Farben, niemieckiego koncernu chemicznego. IG Farben produkował Cyklon B, trujący gaz używany w obozach zagłady. Firmie postawiono pięć zarzutów. Planowanie, przygotowanie, wszczęcie i prowadzenie wojny na czy w innych krajach, rabunek i grabież z terytoriów okupowanych, udział w zniewoleniu i deportacji do pracy przymusowej na gigantyczną skalę więźniów, członkostwo w SS oraz zamordowanie osób wziętych do niewoli. Pomimo dużej ilości dowodów przedstawionych przez oskarżenie, które wykazały, że koncern IG Farben był głęboko zaangażowany w remilitaryzację Niemiec po I wojnie światowej, sąd odrzucił zarzuty o przygotowanie agresywnej wojny i spiskowanie w tym celu. Proces był kontrowersyjny, ponieważ oskarżono niewiele osób z kierownictwa IG Farben, a ze skazanych wielu zostało uniewinnionych, zaś najcięższy wyrok jaki zapadł to 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator podsumował orzeczenie mówiąc, na taki lekki wyrok nie skarżyłby się nawet złodziej kurczaków. Siódmy proces norymberski. Łowa oskarżonych miała liczyć 12 osób, lecz jeden z więźniów popełnił samobójstwo, a drugi podupadł na zdrowiu. Wśród 10 oskarżonych znaleźli się główno dowodzący wojsk niemieckich na Bałkanach oraz szefowie administracji. Oskarżono ich o masowe morderstwo, plądrowanie i rabunek, egzekucje sprzeczne z prawem międzynarodowym oraz organizację pracy przymusowej. Zarzuty sprowadzały się do popełnienia przez oskarżonych zbrodni w postaci dokonania zbrodni na partyzantach w państwach bałkańskich. Obrona w toku postępowania powołała się na konieczność wykonywania przez oskarżonych rozkazów. Z dziesięciu oskarżonych, ośmiu zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od dożywocia do 7 lat, a dwóch zostało uniewinnionych. 9. Proces norymberski. W procesie tym oskarżeni zostali dowódcy i oficerowie wysokiej rangi. Należeli oni do specjalnych oddziałów egzekucyjnych utworzonych przez SD w celu eksterminacji Żydów, Cyganów i komisarzy bolszewickich na terenie ZSRR. Oddziały rozpoczęły swoją działalność po napaści III Rzeszy na Związek Radziecki i działały do 1944 roku. Oblicza się, że wymordowały około 1 250 000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Ogromna większość ofiar zginęła w wyniku masowych rozstrzeliwań, choć hitlerowcy używali także specjalnych samochodów komór gazowych. W tym procesie nie zostały w ogóle osądzone zbrodnie dokonane przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej w Polsce. W 1939 roku na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej działało w sumie 8 grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa. Dokonały one szeregu masowych aresztowań Polaków. Zbrodnie te nie zostały uwzględnione w aktach procesowych. 22 oskarżonych zostało uznanych za winnych wszystkich zarzutów. W sumie zapadło 14 wyroków śmierci. Jedynie 4 wyroki śmierci wykonano, pozostałe stopniowo łagodzono. Przed 1960 rokiem wszyscy skazani byli już na wolności. 12. Proces Norymberski. Na ławie oskarżonych zasiedli przedstawiciele najwyższych władz wojskowych III Rzeszy. Wśród 14 oskarżonych znaleźli się najwyższej rangi feldmarszałkowie i generałowie hitlerowskiego Wehrmachtu i naczelnego dowództwa oraz jeden admirał kriegsmarin. Zarzuty objęły planowanie i udział w dokonaniu zbrodni przez hitlerowskie siły zbrojne w państwach okupowanych w trakcie trwania II wojny światowej. W szczególności zarzuty sprowadzały się do planowania i organizowania wojny agresywnej z pogwałceniem obowiązujących umów międzynarodowych, popełnienia zbrodni wojennych oraz dopuszczenia się w zbrodni przeciw ludzkości. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni z zarzutu planowania wojny agresywnej, gdyż Trybunał stwierdził, iż nie mieli oni wpływu na politykę państwa i wykonywali w tym zakresie rozkazy zgodnie z prawem międzynarodowym. 11. Proces Norymberski na ławie oskarżonych znaleźli się przedstawiciele różnych ministerstw III Rzeszy. Oskarżonym przedstawiono 8 zarzutów, takich jak dokonanie zbrodni przeciwpokojowi, pokojowi, dokonanie zbrodni wojennych i przeciw ludzkości, bezprawne plądrowanie i eksploatacje krajów okupowanych, dyskryminację Niemców w latach 1933-1939 na gruncie politycznym i rasowym oraz przynależność do organizacji przestępczych. Z 21 oskarżonych za winnych uznano 19, a dwóch uniewinniono. Kary pozbawienia wolności i tak bardzo łagodne zostały w późniejszym czasie jeszcze bardziej skrócone. Drugi proces norymberski. Tym razem jedynym oskarżonym był feldmarszałek hitlerowskiej Luftwaffe Erhard Milch. Proces toczył się w dniach od 2 stycznia do 17 kwietnia 1947 roku. Zastępca Hermana Geringa został oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Akt oskarżenia w punktach pierwszym i trzecim wymieniał następujące zarzuty: zmuszanie do pracy niewolniczej, deportacje i maltretowanie milionów ludzi, cywilnych robotników przymusowych i alianckich jeńców wojennych. W punkcie drugim oskarżono go o udział w zbrodniczych eksperymentach medycznych na ludziach, a także w morderstwach, aktach przemocy i innych nieludzkich czynach. Oskarżony skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności, jednak kara została zmieniona w 1951 roku na 15 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie Milch opuścił więzienie w czerwcu 1954 roku, a zmarł w 1972. Trzeci proces norymberski. Na ławie oskarżonych zasiedli członkowie hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości i niemieccy prawnicy, którzy współpracowali z władzami III Rzeszy. Proces przeprowadzono w dniach od 5 marca do 4 grudnia 1947 roku. Oskarżonych zostało 16 niemieckich prawników, z czego 9 pracowało w hitlerowskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Głównym zarzutem było przygotowanie i sankcjonowanie nazistowskiego programu czystości rasowej przez wprowadzenie rasistowskiego ustawodawstwa i udział w prześladowaniu ras niższych. Zarzuty aktu oskarżenia obejmowały zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości oraz przynależność do organizacji przestępczych. Większość skazanych zwolniono na początku lat 50., a niektórzy otrzymywali nawet od władz RFN emerytury. Proces prawników stał się kanwą dla amerykańskiego filmu z 1961 roku pod tytułem Wyrok w Norymberdze w reżyserii Stanleya Kramera. Proces Hermana Göringa. Hermann Gering był niemieckim oficerem i działaczem nazistowskim, jednym z twórców i główną postacią hitlerowskiej III Rzeszy oraz zbrodniarzem wojennym a myśliwski z czasów I wojny światowej. Był bardzo zdumiony, gdy dowiedział się, że stanie przed Międzynarodowym Trybunałem i będzie sądzony za zbrodnie wojenne. Jako najwyższy rangą dygnitarz nazistowski był sądzony m.in. pod zarzutami deportacji milionów robotników przymusowych do Rzeszy Niemieckiej, udziału w intensywnej i wyniszczającej eksploatacji ekonomicznej okupowanych krajów, grabieży dzieł sztuki z całej Europy i na wielką skalę prowadzenia akcji prześladowania Żydów a w szczególności grabieży ich majątku, udziału w planowaniu agresji na Czechosłowację i inne kraje, zbrodni w czasie wojny powietrznej, którą kierował. Ostatecznie uznany został za winnego zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi oraz zbrodni wojennych. Po czytaniu aktu oskarżenia powiedział, w sensie oskarżenia nie przyznaję się do winy. Cały czas uważał, że nie popełnił zbrodni wojennych. Twierdził, że wszystko, co robił, miało służyć jak najlepiej interesom Niemiec, w tym uzbrajanie państwa. W więzieniu został zmuszony do odstąpienia od narkotycznego uzależnienia, co przywróciło mu sprawność umysłową oraz spowodowało utratę wagi. Ogłoszenie 1 października 1946 roku wyroku kary śmierci przez powieszenie zrobiło na nim wstrząsające wrażenie. Przed wykonaniem wyroku popełnił samobójstwo. Czym były procesy norymberskie? O tu... nie, to, jest, to jest pytanie, to nie jest stwierdzenie. Czym były procesy norymberskie? Czym były procesy norymberskie? O... Dalej stwierdzasz. Nie stwierdzam, to pytam jest, ich. Nie, to jest. To powiedziałeś, czym, czym są procesy norymberskie. Czym były procesy norymberskie? Jak, jak dajesz pytanie, jak to masz dajesz akcent imię? do góry. Jak masz na imię? Jak masz na imię? O kur... <noise> Czym były procesy norymberskie? Norymberskie. Nie, czym były procesy norymberskie? Kur niech będzie procesy norymberskie to przesłuchania. A, <noise> Od razu. Nie ma być wstęp. Cały czas nagrywasz, zatrzymaj to. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, na którym lada moment zostanie poruszony temat procesów norymberskich.